pewnego dnia poproszono jedną z sióstr, aby zajęła się dwójką dzieci. I ona tak naprawdę znała te dzieci, ale do końca nie wiedziała, jakie są ich przyzwyczajenia, w co lubią się bawić, no ale nic, miała się nimi zająć. Więc zaczęła się z nimi bawić, zaczęła się nimi zajmować i tak naprawdę nie miała pomysłu i nie miała żadnej idei na to, czym mogę się z nimi bawić, co mogę z nimi robić, no ale nic. Zaczęła się bawić i jakoś tak spontanicznie przyszło jej do głowy, aj, no to przecież możemy na przykład czytać bajki, będziemy czytać bajki, historie z Biblii i potem niech one opowiadają. I tak minęło, spędziła z nimi dobry fragment czasu. Później, no oczywiście, później pomyślała sobie, w co jeszcze możemy się pobawić? A dobra, to możemy zabawić się w lekarza, weźmiemy sobie lalki i będziemy tutaj teraz leczyć wszystkie lalki i wszystkie zabawki, które mamy wokół, więc dziewczynki spędziły ten czas bardzo dobrze. Później, jak siostra rozmawiała z mamą tych dziewczynek, mama powiedziała, że najlepsze zabawy dla tych dziewczynek to jest czytanie bajek, opowiadanie bajek i zabawa w lekarza. Chcę Ci powiedzieć, że każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. Przez Chrzest Święty Duch Święty mieszka w nas. I Duch Święty jest tym, który popycha nas, który daje nam pomysły, tak jak dał tej siostrze. On jest tym, który zaprasza nas do tego, żebyśmy pozwolili, żeby to On działał w nas. Otwórz się na działanie Ducha Świętego. Pytaj Go, kiedy masz jakiś problem, kiedy masz jakąś wątpliwość. Pytaj Ducha Świętego, który jest w Tobie. On chce działać przez Ciebie. Raz do roku jeździmy na misję do Polski i w tym roku, kiedy siostry były w Polsce na misjach, jedna siostra, która grała na gitarze, miała takie duże pragnienie przetłumaczyć niektóre z naszych pieśni, bo mam bardzo dużo pieśni, które są po hiszpańsku, ale też, żeby Polacy mogli je rozumieć na ćwiczeniach duchowych, na rekolekcjach, jedna siostra zaczęła tłumaczyć. I było kilka pieśni, takich trochę dziecięcych, ale naszych, które wymyśliły siostry w naszym domu, które chciała przetłumaczyć i nie wychodziło. Próbowała, mówi, nie, to nie jest ten sam sens, to nie wychodzi. I w tym samym czasie w naszym domu jedna siostra tak nagle, ni stąd, ni zowąd, poczuła, wiem, jak przetłumaczyć tą piosenkę. I zaczęła tłumaczyć pieśni. Zadzwoniła do sióstr w Polsce, tak ni stąd, ni zowąd, mówiąc do tej siostry, która grała na gitarze, mówiąc, słuchaj, nie wiem, czy tobie to posłuży, czy nie, ale Pan Jezus dał mi takie pragnienie, żeby przetłumaczyć tą i tą piosenkę, więc nie wiem, czy ci się przyda. I ta druga siostra mówi, wow, dziękuję, właśnie na to czekałam, słuchaj, ja od tygodnia próbuję przetłumaczyć te pieśni, mi nie wychodzi, więc zobacz, co niesamowitego, że Pan Bóg położył w tobie to pragnienie, żebyś mogła to zrealizować dla mnie. I w taki sposób pracowałyśmy w jedności, że cała wspólnota jakby się połączyła, nie? Siostry tutaj w Hiszpanii i siostry w Polsce. I właśnie bardzo często tak będzie, że Pan Bóg będzie nas uzupełniać, jedne osoby z drugimi, że często Ty, mając jakieś łaski od Pana Boga, jakiś dar, nie? Możesz je oferować innym, nieść pomoc w jakiś sposób innym. I bardzo często inne osoby, otrzymując różne łaski od Pana Boga, będą pomagać Tobie. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takim Bożym przypadku, który wydarzył mi się kilka dni temu. Miała do naszego domu przyjechać jedna z naszych sióstr świeckich i to był jej dzień urodzin, więc bardzo chciałyśmy ją przyjąć z całą miłością, którą mamy. Ale akurat w momencie, kiedy ona przyjeżdżała, większość sióstr była na modlitwie, więc dom był taki trochę opustoszały. Więc ja oczekiwałam na nią, ale mówię, kurczę, nie będę słyszeć. Nie będę słyszeć, kiedy ona wchodzi, bo drzwi były otwarte, wszystkie siostry są na modlitwie, więc poprosiłam mojego anioła stróża, żeby dał mi znać, kiedy będzie blisko. I poszłam też na modlitwę do kaplicy, ale byłam taka niespokojna, no bo wiadomo, w oczekiwaniu. I w pewnym momencie usłyszałam dźwięk samochodu. I myślę sobie, wyjdę zobaczyć. Wyszłam, otworzyłam bramkę na ulicę, wyszłam na ulicę i w tym momencie, kiedy spojrzałam się w prawo, akurat wyjechał jej samochód, który wyjeżdżał zza zakrętu. I nie byłam pewna, czy to jest ona, ale im bliżej byłam naszego domu, tym więcej pewności miałam tak, że to jest ona. I śmiałam się w duchu, że to jest mój anioł stróż, który działa. To jest Pan Bóg, który chce, żebyśmy ją przyjęły z wielką miłością. I dzisiaj chcę Cię zachęcić,
żebyś zobaczył te momenty, w których są właśnie te Boże przypadki w Twoim życiu, że nagle taki zbieg okoliczności, że coś się wydarzy dokładnie w tym momencie, w którym powinno się wydarzyć. I dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to wszystko jest po to, żebyśmy mogli kochać, bo mi Pan Bóg dał tę sytuację, żebym ja mogła kochać tą siostrę, okazać jej miłość. Ale też daje nam te wszystkie Boże przypadki, o których my Ci dzisiaj, których ja Ci dzisiaj opowiadam, o których opowiadamy tutaj wszystkie siostry, są po to, żebyś zobaczył, jak wiele miłości Pan Bóg ma dla Ciebie i żebyś też nauczył się kochać Twojego bliźniego, który jest obok.